Witajcie, agenci, z tej strony Resil i zobaczymy, jak nam pójdzie. Po sprawdzeniu wielu względnych agenci rozpoczynamy. Oto gra Impatiente. Efekt motyla nie jest tutaj bezpośrednio źle pokazany, ponieważ jest to prequel Until Dawn, która też będzie na kanale. Ja tylko sobie sprawdzę wszystkie ustawienia. Włączymy napisy. Dobra. Jakie to wszystko realistyczne. Pierwszy raz, agenci, nagrywam coś w VR-ze, więc nie zdziwcie się. Nowa gra, rozpoczynamy grę The Impatient, czy jak to tam się nazywa. Nie wymacam już nic, dobra. Trudno. Zagramy mężczyzną, bo jestem mężczyzną. Może być taka. No to jest trzykapeczka. Dlaczego nagrania nie transmisje? Z prostej przyczyny gra jest dramatycznie krótka. No. Będziemy mówili, więc będę wam czasami wracał do pewnej myśli, którą powiem. Kto to? Zróbmy test pamięci. Pamiętasz, kim jestem? Jesteś doktorem? Obawiam się, że ty niestety coś jeszcze ukrywasz. Spróbuj okazać więcej emocji. Gdzie jestem? Wiesz, czemu tu jesteś? Nie wiem. Masz kłopoty ze wspomnieniami. Chcemy ci pomóc. Zamknij oczy, weź głęboki wdech i niech ściany się zapadną. Teraz wyobraź sobie ostatnie, co pamiętasz. Przed przyjściem tu. To, co agenci tutaj zobaczymy, to jest naprawdę niesamowite. Ała, moje oczy. Gdzie on jest? A więc... Pamiętasz już coś? Tak, pamiętam coś. A, opowiedz o tym. Ukrywanie się. Zaczynamy chyba robić jakieś postępy.
Coś jeszcze świta? Chodzi o jakieś drobiazgi. Wszystko tutaj ma znaczenie. Był jakiś kalendarz. Który teraz jest rok? Czy to rok 1952? Tak jest. Świetnie. Jak widzicie, agenci jest dużo do roboty. A więc, proszę, odpręż się, weź głęboki oddech. Myśl o tamtej chwili, skoncentruj się. Nie jest ważne, jak bardzo się boisz lub martwisz. Musisz dostrzec trudną prawdę. Ła! Wow! Nie chcę już tak wyjąć. Cóż, czy coś pamiętasz? Wspomnienie było krótsze. Może nazbyt dużo od ciebie wymagamy. Wiem, że nie jest łatwo. Jednak chciałbym spróbować ponownie. Myślisz, że zdołasz? No dobra. No dobra. Dobrze. Odpręż się, skoncentruj. Niech pamięć wróci. Ciekawi mnie, agenci, kim ty pies właściwie. Wygląda więc na to, że póki co idzie doskonale. A, tak. Co mi powiesz? Nic. Może spróbujemy ponownie. Myślę, że już wystarczy wrażeń na dziś. Chyba i tak cię wycieńczyliśmy. Nie można przecież posuwać się krok po kroku. I jeszcze jedno. To jest niesłychanie istotne w tym leczeniu. Wiesz chyba, że chcę dla ciebie jak najlepiej. Tak, wierzę ci. Dobrze. Musisz wiedzieć, że zrobiliśmy dzisiaj ogromny postęp. Nie można się rzucać na płytką wodę. Czas odzyskać siły i zdrowie i pozwolić wrócić wspomnieniom. Powinno pomóc. Sanitariusz zabierze cię do pokoju. Umówmy na zewnątrz. Brak? Czekajcie, brak? Doktor Brak? Ten gościu od notatki? Więc... O! Czuję się świetnie. Tak, no, no. Czas znów cię posadzić na tyłku. Brak lubi rozbierać swoje zabawki, żeby sprawdzić, czy je złożył. By nie stracił wprawy.
Hej. Witaj, Susan. Jak zwykle miło cię widzieć. Ua, moja głowa. Widać straszna ze mnie miernota. Myślisz, że taka panna kiedyś na mnie spojrzy? Nie poddawaj się. Da. Nie inaczej. Jesteś w porządku. Ale tu pięknie, agenci. Wow. No taka grafika to tylko w VR-ach. O. Mamy przestrzeżenie od twórców, że wpływamy na przyszłość, więc każda decyzja ma znaczenie. To ważne, żebyśmy o tym wiedzieli. Teraz już tylko wezwać taryfę. Kim jestem? Ty? Kolejną rybką. W nieskończonym strumieniu pacjentów. Co to za miejsce? Że co? Wszystko gra? Jesteśmy teraz w słynnym hotelu i sanatorium Blackwood. Ale to nie jest część hotelowa. No, tak to wygląda. No mógłby brak odnowić to miejsce. Choćby z myślą o kadrze. Tutaj wszystko się rozpada. Możecie powiedzieć, agenci, że to jest trochę jak w więzieniu, ale tak wyglądały dawne windy. To ja mam tak nisko okulary, czy ja nic nie widzę? Chcieli ci dać dobry towar, abyś tu ładnie ululali. Wzywa. No, agenci, szykuje się piękny letni. Wystarczy już tej zarazy. Gra nas zachęca, żebyśmy robili wiele razy ją. Pod różnymi zakończeniami. Tam, już jesteś. Ktoś sobie przysnął. Nic wielkiego. To część leczenia. Prawie jesteśmy w twojej własnej oazie. No i nic nie zobaczyłem. Kamera, akcja. Cóż. Taki dowcip mi się nawinął, agenci. No i świeży, nie świeży. Lesin. Starzejesz się trochę. Już pobudka. Mamy nowy dzień. No dalej. Rędziuteńko. Tak, tak, tak. Już zaczynamy. Wstawanko.
Rozejrzyj się. Rzuć okiem na pokój. I co ja ci mówiłem? Obstawiałem cię. Będę naprawdę bogaty. Fajne opony i 3 martini na lunch. A teraz? Chodź. Chodź no tutaj. Dokładnie tak. Idziemy dalej. Wow! Zaraz wystartujesz w triatlonie. Teraz postaraj się pójść do łóżka. Dobrze, tak jest. A teraz się przejdź. Rozprostuj nogi. Głęboki oddech. Chyba postawiłem na właściwego konia. Może szachy, wow. Popatrzysz na pogodę. Kiedy ostatni raz tak bardzo padało? A gdy jest ładnie, widzisz, jak lśniące wierzchołki tych gór mrugają do siebie. Mogę posiedzieć, jak się przyzwyczajasz? Pewnie, zostań. Tak jest, agenci. Dobrze, agenci. Na testowy odcinek wystarczy. Myślę, że jeszcze sobie zobaczymy na efekt motyla. Chyba. Nie mamy póki co nic, ale wszystko jest przed nami. Zobaczymy, ile nagraliśmy. To będą bardzo krótkie odcinki. Parominutowe dosłownie będziemy nagrywali, ale uwierzcie mi, że dłużej posiedzimy sobie w Until Dawn, w którym to będzie w pewnym momencie zatnę zabawę, bo po prostu będzie trzeba zobaczyć, co tam słychać u naszego pacjenta. Tymczasem na razie dziękuję. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeżeli tak, wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Ja wam dziękuję. Był z wami Resil. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Cześć.